Chcę się trochę pośmiać i po prostu zobaczyć, co stworzył kabanosek na mój temat, czyli alfabet z Minecraft Mike'em. Fajny bardzo film, polecam wam go zobaczyć, może nawet dać łapkę w górę. Też będzie fajnie, bo jak widzicie, no, mało jest tych łapek, ale no, możecie mu zostawić i łapkę w górę, i subskrypcję, jeśli oczywiście jego kanał wam się spodoba, oraz też możecie napisać komentarz, tak samo jak ja to zrobiłem. Po obejrzeniu tego oczywiście odcinka będziecie wiedzieli, o co chodzi. Także zapraszam was na niego, link będzie albo w przypiętym komentarzu, albo w opisie. Witam, jestem Mike, a to jest już 94 odcinek serii Single Craft na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam farmę czaszek, a także powiem kilka informacji, no bo trzeba je po prostu tutaj powiedzieć. Dlaczego akurat farmę czaszek czarnego szkieleta, czy tam czaszek Widera? Otóż przydadzą mi się te czaszki do pokonania bardzo fajnej liczby Widerów, oczywiście w setnym odcinku z tej serii. Jeśli ten się wam się spodoba, zostawcie tutaj tak dużo łapek w górę, jak zostawiliście pod ostatnim odcinkiem singla, albo chociaż 20 łapek w górę, bo 20 łapek w górę to jest taka liczba, która mi tutaj w zupełności wystarczy. Oczywiście możecie zostawić tutaj tyle łapek w górę, ile było pod ostatnim odcinkiem, bo była tam bardzo fajna aktywność. A i pod ostatnim przeglądem też była bardzo dobra aktywność, więc dziękuję wam za to. No bo naprawdę bodajże 81 czy 82 łapki w górę to jest naprawdę, naprawdę dużo. Dziękuję wam za to jeszcze raz. No i jeśli odcinek dzisiejszy wam się spodoba, wiecie co robić. Jeszcze na wstępie chciałem poruszyć dwie rzeczy, tak jeszcze na szybko, i tak ten wstęp będzie za długi, ale nieważne. Chciałbym poruszyć dwie rzeczy. Po pierwsze, nie było mnie w domu przez 2 tygodnie. Nagrałem dla was kilka odcinków na zapas, więc mogliście jakoś specjalnie tej przerwy nie zaobserwować. Ale no, o tym też wam powiem, dlaczego mnie nie było w domu, o co to chodzi i tak dalej. Poza tym druga sprawa, a mianowicie jakieś 3 tygodnie temu opublikowałem dla was film. Film, który teraz wam się wyświetla na ekranie i jest to naturalnie film Teach Me w różnych językach świata. Zostało tam wbite 930, ponad 930 wyświetleń, co jest kolendarną liczbą jak na mój kanał. Zostało tam wbite 122 łapki w górę. Też rekordzik totalny, jeśli chodzi o wszystkie live'y, odcinki. To jest po prostu rekord rekordów, tak samo jak cały ten odcinek. Nie wiem, ile tam komentarzy napisaliście, ale było ich też bardzo, bardzo, bardzo dużo. A propos komentarzy, też TGM napisał tam swój komentarz, więc można powiedzieć, że jedno z takich moich marzeń się spełniło. A teraz po tym niesamowicie długim wstępie, przepraszam was za to, że on był taki długi, zapraszam was wszystkich do oglądania. Cholerka, zimno na tym śniegu jest. Prawda, jeszcze nie zamarzam, ale no naprawdę, jak się nagrywa wstęp i się stoi na śniegu, to potrafią nogi troszeczkę, szczególnie, że mam zwykłe netherite'owe tutaj butki. Tak, oczywiście jestem koło mojej tutaj szkarni, chciałem zacząć odcinek, że tak powiem, w takim miejscu, gdzieś czego nie zaczynałem, no i myślę, że mi się to udało. Poza tym w ogóle tu się chyba utleniło wszystko na... Tak, to jest najbardziej utleniona miedź, także wow. Awczyłem tutaj sobie ten, głównie dla tej farmy, ale do tego w sumie mogę wam w sumie to już pokazać, farma żółwi, właściwie to farma tarczek, czy jak to się nazywa. W każdym razie, no, rozmnażam tu sobie żółwie, on tutaj znoszą, że tak powiem, jajka, jakkolwiek by to nie brzmiało, no i tutaj, że tak powiem, tym jak mały żółw zmieni się w dużego żółwia, to jakby rzuca skorupki i dostaje tego oto takiego oto skiuta. Oczywiście, no mówię, że tak powiem, bardziej dla mnie lepsza nazwa jest ta żółwia tarczka, bo nie wiem czemu, ale jakoś mi się to zawsze kojarzyło. Ze skiutem raczej tylko nie kojarzyłem. W każdym razie, tutaj w ogóle mam choinkę, którą wypadałoby rozebrać, tu jest jakiś beacon, no troszeczkę syfu mi się tu podziało. W ogóle też wszystkie krowy zdychały, Wither je pozabijał. A szkoda gadać, co tu się działo, ale to zobaczycie pod koniec sobie tego odcinka. Potrzebowałem w ogóle, jeszcze za pamięć, póki pamiętam, potrzebowałem róży. Dużo róży, bardzo dużo. Wiem, że troszeczkę tnie, ale zaraz powinno być ok. Potrzebowałem bardzo dużo róży czarnego szkieleta. Czyli tam w sumie nie, to są róże Withera. No i dzięki tutaj mam oczywiście spawner schowany za tą ścianą. Ojeny, czemu tak tnie? O, tutaj spawner, no i te szkielety się tam sypywały, był tam takie pomieszczenie, po tych szkieletów tam chyba z 500. No i dzięki temu mogłem, że tak powiem, je wszystkie sobie, najpierw postawiłem tam posąg Withera, później te szkielety się tam respiły, potem postawiłem sobie tylko jedną główkę, no i cały Wither eksplodował, no i zrobił mi tutaj pełno dziur, w ogóle tu jest dziura po Witherze, tu, tutaj go chyba dokończyłem, z tego co pamiętam. Tak, tu go chyba dokończyłem, więc no, nice. I poza tym, co wam jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Chyba to wszystko, jeśli chodzi o takie zmiany tutaj koło bazy mojej tymczasowej. Zejdźmy sobie w ogóle z domka. No i zejdźmy sobie do naszego magazynu, z którego niedługo się będę wyprowadzał. Ostatnio
W ogóle to są czaszki, które zdobyłem z tej farmy. Ogólnie mam tu zabitych i już wam pokażę. Już wam pokażę, mam zabitych tutaj. Jeszcze nie. Gdzie to jest? Niżej? O, chyba jest. 1774 sztuki. Mam dokładnie no, na 32 widery. No to jeszcze drugie tyle będę musiał sobie nafarmić. Tego drugie tyle w setnym odcinku, myślę, że mogę już wam powiedzieć. Pokonać 64 widery naraz. Wiem, że jest to duża liczba, nie jest to rekord polski, nie jest to rekord świata. Jest to po prostu mój rekord, bo rekord polski jest 100 widerów naraz. Kiedyś ten rekord sobie będę chciał pobić. Ale póki co, że tak powiem, będę szedł swoim tempem. Nie będę, że tak powiem, za bardzo tutaj, jakby to powiedzieć, nie będę za bardzo hardował, no bo to się może że po prostu dla mnie skończyć. Tutaj mam też narzędzia oraz sety. Ogólnie grałem na tym save'ie sobie was 3 tygodnie bez was, dlatego tyle rzeczy tutaj się zmieniło, ale no nie chciałbym, żeby ten odcinek znowu trwał jakoś specjalnie długo. Tutaj mam kilowy, oczywiście 2 kilowy mi poszło, więc musiałem sobie naprawić. No podczas kopania tej dziury, którą już w sumie, no myślę, że w trzech, no nie, czekajcie, w dwóch trzecich, no w połowie uznajmy, że jest po prostu wykopana. Ale no, pękły mi te 2 kilowe, więc mam jedne diamentowe. Tutaj mam łopaty, oczywiście wszystkie zaklęty na najlepsze enchanty. Dla nowego osób, bo pewnie się takie pojawią. Oczywiście ta seria, chociaż pewnie dotrwają do tego momentu, tylko napiszą komentarz, że odgapiam od Tidżimiego czy coś w tym stylu. Ale ta seria jest inspirowana serią Snapcraft Tidżimiego. Też gramy tutaj na snapshotach. No i w sumie, jeśli ktoś ma jakiś problem do tego, to jest po prostu dziwny, dlatego że każdy może grać na snapshotach i na surrealu, ale no nie będę się tu powtarzać, bo wiele razy na ten temat mówiłem, a nie chcę, że tak powiem, się wkurzać. W każdym razie mamy tutaj sobie wszystkie najlepsze łopaty. Jeśli chodzi o te łopaty, no to Efficiency 5, Silk Touch, Unbreaking Straw oraz Mending, tak samo jak te kilofy, wszystko kupiłem sobie u wieśniaków, które zaraz wam pokażę. Tutaj mam też lepsze oko, tak fajnie nazwane to, to mi brat podpowiedział, żeby tak to nazwać. Tutaj mamy jaralniczkę, czemu nie sekator, szczęściara i szczęściarza. Tak, a tu mamy jeszcze 3 motyczki, tak zapasowe. I tutaj mam 2 najlepsze sety. To są 2 najlepsze sety, tylko budki nie mają właśnie soul speedu. No i tutaj są jeszcze takie inne 3 rzeczy, które będę chciał sobie zenchantować. Dlatego, że to ma fajną funkcję, dlatego, że można jakaś część złota, właśnie chciałem tutaj użyć złotego hełmu, bo buty, wiadomo, na butach jest weather falling, więc raczej złotych butów nie. Spodenki też tak średnio. Czapeczka złota no po prostu była idealna, więc ją sobie tutaj skraftowałem. Oczywiście trzeba ją zenchantować, to też trzeba zenchantować i to na najlepsze enchanty. Dlaczego to? Szczerze nie wiem, ale w każdym razie no, żeby mieć wszystko najlepsze, to pewnie tak dla satysfakcji. No i te budki, dlatego że od Minecrafta 1.17, że tak powiem, będą one miały zastosowanie, w sensie już mają, bo można je sobie ubrać, wywalić tutaj taki sypki śnieg. O! No i się po prostu w nim, a jak shifta nakliknę, to się zapadnę, ale tak normalnie sobie mogę po nich chodzić. Jak zdejmę, no to naturalnie zacznie się ten efekt tego zamarzania. No dobra, odłóżmy sobie to, jest tam niepotrzebne. Coś tu jeszcze mam. Pogromce Endermanów, pogromce Witherów, taki mieczek sobie ostatnio zrobiłem na Withery. Szczególnie na nie bardziej Witherowe szkielety, tylko właśnie na Withery. Co mamy tutaj jeszcze? Łuk, trzeba go naprawić, strzały, kusze, zęby i w sumie właściwie wszystko. No dobra, także skończyliśmy, w sumie wam skończyłem wam pokazywać wszystko, co mogło się zmienić tutaj w mojej bazie tymczasowej, więc lecimy sobie teraz na spawn. Dlaczego na spawn? Właściwie do portalu na spawn, dlatego że koło tego portalu na spawn, nie wiem czy w ogóle wam pokazywałem ten tunel, chyba go prezentowałem, troszeczkę będzie ciało, także ja sobie polecę na ten portal tam na spawna, o tu nawet mam tabliczkę, że to jest na spawn. Raczej mi się nie pomyli, bo wiem, że spawn jest w niebieskim lesie, a że tak powiem, portal do bazy głównej jest chyba też w sumie w niebieskim lesie, więc no tak trochę dziwnie wyszło, ale po prostu zrobiłem 2 tunele sobie w innych kolorach, żeby mi się po prostu nie myliły. No okej, mamy nasz portal i tutaj mogę wam pokazać, ile w sumie mam trójzębów. Nie wiem, czy od ostatniego odcinka udało mi się jakikolwiek wyfarmić, ale chyba tego wyfarmiłem, tego wyfarmiłem. Bo miałem ich tu chyba aż 4 albo 5 sztuk, no to na pewno tego trójce wyfarmiłem, a później już same mięso leciało i ewentualnie sztabki i muszel, że troszkę słabo. A my się teraz udamy oczywiście do naszej farmy, zaraz wam pokażę jak do niej trzeba lecieć, bo jak pobierzecie kiedyś save'a, no to się zastanawiać. Ten tunel
razie niego nie przechodzimy. Ogólnie wam powiem, że bardzo dużo się działo poza odcinkami. Za ostatnim odcinkiem, a tym odcinkiem, od nagrania tamtego odcinka do nagrywania tego minęło jakieś 3 tygodnie. Dlatego sporo rzeczy się tu zmieniło i za chwilę. Teraz wam zaprezentuję jedną farmę. W następnym odcinku zaprezentuję wam co innego. A jeszcze kolejnym zaprezentuję wam kolejną farmę. Więc naprawdę sporo odcinków z tego może być, więc dajcie łapkę w górę i widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku z tej serii. Chyba się leciało nie w tamtą stronę, już pomyliłem kierunki. Chyba w tamtą stronę. Czekajcie. Okej, okay. W tą stronę musimy lecieć. I tam sobie oczywiście dolecimy do naszej farmy. Naszej farmy, która, no bądź co bądź, nie jest bardzo wydajna, bo nie jest to najlepsza farma miderowych szkieletów, jaką mogłem zrobić. Ale na moje potrzeby wystarczy. Nie potrzebuję niczego tutaj super, hiper, ultra rewelacyjnego. Tylko po prostu, żeby sobie gdzieś tam działała, chwilę sobie pławcze. No i będę miał, że tak powiem, ogrom tych czaszeczek. No bo mówię, nie potrzebuję, żeby tu ta farma jakoś była wydajna, żeby nie produkowała tysiące widerów. O, dolatujemy sobie do naszej farmy, więc pozwólcie, że zwiększę sobie trochę render distance. Tak, do 12 chunków, stabilnie, niestabilnie. Ale nether akurat jest troszeczkę bardziej stabilniejszy. No i tutaj jest cała twierdza oczywiście wyłożona pół blokami. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tu są południe, to sobie tutaj urzędowałem przez jakiś czas, miałem tu shulkerboxy rozstawione i w ogóle, tak żeby móc budować te farmy. Ogólnie te pochodnie mogę je usunąć, ale no z tego, że są, jak sobie są, jakoś to, że tak powiem, wygląda. Nie, to wygląda, nie, dobra, to nie miało sensu, co powiedziałem. W każdym razie tu jest cała nasza farma. Bardzo w dogodnym miejscu, na w sumie najlepsze miejsce, jakie mogłem zrobić, bo no działa fajnie, bardzo fajnie. Jest też zresocjalizowany pingwin. Dlaczego zresocjalizowany? Bo on miał po prostu w władze kusze i strzelał te widery. No co nie było zbyt, że tak powiem, komfortowe. Dlatego też, że tak powiem, zresocjalizowałem go. Kilka tarcz poszło. Ale udało się. To też oczywiście zobaczycie tutaj na mapie na koniec odcinka. Mogę wam powiedzieć, że tylko tyle, że link do poradnika tej farmy będziecie mieli w opisie. No i każdy będzie mógł sobie taką farmę zbudować. Oczywiście w oryginale jest jeszcze 5 kratek w każdą stronę dywany, czy tam dywany chyba są. Ale nie wiem, co to daje szczerze, więc... Wait. Zobaczcie, czy tu mam tę platformę. Więc nie wiem, co to szczerze daje, ale no, jest z poradniku, więc... Jak chcecie zbudować 1:1 z poradnika, możecie tak zrobić. Ale no ja stwierdziłem, nie będę kombinował i tak dywanów za dużo nie mam. Chociaż mogę mieć, bo mam teoretycznie grinder, mam farmę nici, o jesteś. Wy na mnie tak się fokusujecie. Wypadł, jeszcze mnie zabij. Wypadł, okej. I zaraz sobie chwilkę poawczę i zobaczę wam, ile tych szkieletów jest. Ale póki co, no to muszę, że tak powiem, sobie wejść tutaj do pomieszczonka dla AFK. Jak widzicie, coś tu już leci. Węgla mam tyle. Ogrom tego węgla tutaj jest, ale no dobrze, w sumie będę mieć jakieś tam piwo do piecyków i nie będę musiał sobie robić farmy blaze'ów ani niczego takiego innego. No bo planowałem tu zrobić, ale stwierdzę, że jak mam tutaj... Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery z takich bloków, no to węgla nie potrzebuję, myślę, więcej. Ale tak wam teraz powiem, że tutaj mam to pomieszczonko i ono nie jest jakoś ładne, jest brzydkie nawet bym powiedział, ale działa, działa, nie respią się tu ani czarne szkielety, ani blazy, więc teoretycznie żyć nie umierać. A wszystkie czarne szkielety oczywiście respią się tutaj. Jeszcze zanim będę tutaj awczył, bo jedna sprawa jeszcze jest, bo pewnie będą pytania, czego nie wyłożyłem sobie tego wszystkiego pół blokami. Po co? Po co, jak nie potrzebuję tej farmy aż tak wydajnej? I tak jest super, mega, hiper, ultra wydajna, więc mi to w sumie w zupełności wystarczy. Okej, okay, Blaze, ty tam robisz? Jeny. Niewyłożone tak jest? Bo ja cię kręcę. Trzeba to będzie wyłożyć, bo tu mi farma traci na wydajności. Jak to ogarnąć? O, w tym razie wróćmy do farmy. Wyłożyłem sobie samą twierdzę i ta farma działa, jest bardzo wydajna. Prawda, nie najwydajniejsza, jaką widziałem. No, najważniejsze działa i działa dobrze. Bardzo dobrze nawet bym powiedział. No bo nie potrzebuję, żeby ta farma produkowała mi naprawdę tysiące widerowych szkieletów, tylko wystarczy, jak wyprodukuję tak kilkaset po prostu, ja sobie to pozabijam wtedy i oczywiście wyprodukują się następne widerowe szkielety, następne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście cała farma jest też na biomie Soul Sand Valley, dlatego i farma zyskuje potężnie na wydajności, dlatego że na tym biomie w twierdzach spawnują się bardzo, bardzo często czarne szkielety i bardzo jest ich dużo, dlatego zginęło mi się to kilka razy, to będziecie mogli chyba zobaczyć na tym lapsie, albo i nie.
ale zginęło mi się na przykład, czy straciłem 51 level, czy tam drugi, czy tam czwarty, który ja to tam miałem ten level, ale go straciłem. No i to w ogóle wygląda. W ogóle mam też dwa dodatkowe bikony. Jeden jest już postawiony tam, gdzie rozkopuję sobie właśnie moją bazę, a jednego sobie tutaj trzymam w Enderchestie, tak, niech sobie tutaj leży, nikomu nie zawadza, więc niech sobie po prostu jeść. Tutaj mam też tego dużo, co nie, ludziska? Taka zapowiedź jeszcze przed ostatnim odcinkiem, znaczy przed kolejnym odcinkiem, o, to lepiej brzmi na pewno niż przed ostatnim. Taka zapowiedź przed kolejnym odcinkiem, czy tam jednym z kolejnych odcinków. W każdym razie teraz, że tak powiem, zrobimy sobie chwilkę przerwy. Ja sobie tu chwilkę poławczę, postoję i zobaczymy, ile w sumie za chwilę tych czaszek tutaj z tego zabijania witherowych szkieletów oczywiście pozyskam. Cholerka ludziska, nie wiem czemu, ale jak tak powiem, czułem sobie wtedy, kiedy mnie nie było w domu, o czym wam za chwilkę też powiem, no to kurde, więcej tego było, serio, więcej tego było, czułem dość sporo i było tego więcej po prostu, te szkielety się normalnie tu już nie mieściły. Teraz, no, trochę gorzej, nie wiem, może za krótko awczyłem czy coś. Ogólnie zdobyłem sobie przed chwilą jeszcze kolejne 6 czaszek. Miałem tu 33, więc sobie zdobyłem jeszcze 6. Bo tak się zastanawiałem, kurde, co te szkielety tak słabo lecą. No i widocznie tak po prostu, nie wiem, co się stało. Ani wersji nie zmieniłem, ani nic. W każdym razie ubijmy sobie to towarzystwo i zobaczmy, ile czaszek z tego będę miał. W najlepszych wiatrach mogę mieć ich dużo, ale... No mówię, farma nie jest za bardzo wydajna, ale jak tak się poawczy jeszcze kilkanaście godzin, zabija to wszystko, no to pewno tego wszystkiego będzie tutaj ogrom. Oczywiście chodzi mi tutaj głównie o czaszki i przy okazji też o węgiel. Także w tej farmie w sumie może już zostaniemy, no i te szkielety się tu będą sypać i ja wam w międzyczasie coś powiem. Nie było mnie w domu przez 2 tygodnie, dokładnie od cholerkę nie pamiętam nawet, bo kalendarz mam w boku, a przez to co... zaraz nam powiem, niech ten węgiel to zbiorę. No co jest tym węglem nie tak? Może jakoś tutaj dojdę, tak? O! Okej, okay, udało się. Tam, gdzie jest go tam więcej, nie 3 sztuki, po 3 sztuki bym tam nie szedł. Ale no dobra. W każdym razie nie było mnie w domu 2 tygodnie, konkretnie od dnia, już wam mówię. Konkretnie od 25 stycznia, bo wtedy mnie... Nie, od tego dnia mi nie było w domu. Aż do 5 lutego, więc no prawie 2 tygodnie. Oczywiście jest to spowodowane tym, że jak ktoś śledzi, że tak powiem, moją grupę na Facebooku, na którą swoją drogą was bardzo serdecznie zapraszam, no to tam jest napisane, dlaczego mnie nie było przez 2 tygodnie, no bo się tą informacją z wami podzieliłem. Jednak tutaj na YouTube jeszcze wam o tym nie mówiłem, więc wam teraz powiem. Miałam planowaną operację w sumie już od roku, coś związane z klatką, tyle wam mogę powiedzieć, ale więcej wam nie powiem, bo jest to moja prywatna sprawa. I tak, że tak powiem, trochę wam powiedziałam, no bo wiecie, leżałam w ogóle w szpitalu 2 tygodnie i jedna osoba się w ogóle mnie zapytała, podejrzewam, że to był wyratek, jak zrobiłem przegląd, chociaż nie mam mnie w domu, nie było mnie w domu, a i tak przegląd z naprzód był. Jak to zrobiłem? No po prostu przecież wiadomo, stolik, krzesło, takie rzeczy w szpitalach są, więc no, udało mi się ten przegląd dla was nagrać, zmontować i go wrzucić, oczywiście bez głosu, no bo nie miałam jak nagrać audio. Ale no, swoją drogą i tak myślę, ten przegląd podaje, że snapshota 21W05A, chyba taki to był snapshot, i później jeszcze wysłała wersja B, ale z tego stwierdziłem, dobra, już wam nie będę tego nagrywać, no bo nie ma to sensu. W każdym razie, no, i tak przegląd się dobrze przyjął mimo wszystko, co z tego, że był nagrywany z napisami, czyli w takim niestandardowym dość stylu, ale no po prostu był, więc to jest najważniejsze. Ktoś w ogóle pisał, żeby nagrać przegląd tego snapshota jeszcze raz, tylko że z audio, skoro jestem już w domu. No i w sumie... Wiecie co, chyba się nie decyduję. Jakbym go całkiem nie nagrał, to pewnie przegląd bym mógł w domu nagrać. Ale z tego, że nagrałem przegląd, już drugi raz nie ma sensu do tego wracać. Szczególnie, że dostajemy coraz lepsze rzeczy, coraz lepsze snapshoty. Więc no, nie ma sensu do tego wracać. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Możecie się podzielić swoją opinią w komentarzach. W ogóle nie powiedziałem wam, ale pewnie na ekranie gdzieś tam albo przed odcinkiem się wyświetliło, ale Kabanosek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, nagrał odcinek Alfabet z Minecraft Mike'em. Bardzo fajny film, polecam wam zobaczyć. Gdzieś tam w przypiętym komentarzu będzie link czy coś takiego, żebyście po prostu wiedzieli. No i oczywiście jak zainteresuje was też, co on tam ma na swoim kanale, też możecie mu zostawić subskrypcję. A ja potem dzisiaj dość takim w sumie dłuższym odcinku, potrwał on ponad 20 minut,
Dziękuję Wam za oglądanie, myślę, że taki odcinek Wam się spodobał. Zaprezentowałem Wam bardzo prostą farmę tych właśnie widerowych szkieletów, ale no w sumie co się dziwić. Taki był temat odcinka. Mówię, nie jest to najwydajniejsze, może mnie kiedyś znajdzie, żeby sobie po prostu cały tutaj nether w pobliżu włożyć z tymi półblokami, ale póki co nie planuję, Farma sobie działa, mam już tyle czaszeczek, oczywiście będzie już na 35 widerów, więc no ponad połowa, jestem już ponad za połową, dlatego no po prostu jakieś czaszka, zero czaszek. Czasem w ogóle jest tak, że przy dużej ilości widerów dropnie jedna czaszka, a czasem może dropnąć nawet 14, więc nie wiem od czego to zależy. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, myślę, że Wam się spodobał. Wyjaśniłem kilka kwestii, no jeśli odcinek Wam się spodobał, 20 łapek w górę i widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku z tej serii, dlatego że przez te 2 tygodnie, wtedy kiedy mnie nie było w domu i przez jeszcze tydzień nagrywania, udało mi się na Singlu zrobić dużo rzeczy i jeszcze więcej będę ich tutaj robić. No i dzięki czemu może nam powstać całkiem fajny tutaj maraton z tego singla, przynajmniej taki 5-odcinkowy. Myślę, że takie coś by nie było całkiem najgorszym, że tak powiem, wyjściem. No i wy byście mieli dużo odcinków, bo nie było tego odcinku przez jakiś czas z taką regularnością i tak często ich nie wrzucałem, dlatego fajnie by było w ogóle do tego wrócić. Także wiecie co robić, a nie zabieram wam więcej czasu. Jak dla kogoś odcinek był za długi, to przepraszam, że on był taki długi. Wiem na pewno, że wstęp był za długi, ale odcinek sam no nie było aż tak źle, bo 20 parę minut to jeszcze nie jest tragedia. W każdym razie po raz kolejny dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że taki odcinek Wam się spodobał. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!